W dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Croxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! Witam serdecznie, są oczywiście Croxy 3400 zł na CSGO Skinsie mamy. No i nowe limitowane skrzynki też, tak? Tam to się skończyły, mamy teraz procentóweczki na Slotera, na Kałaszka Asimowa, no i... Karambit Tiger Tooth, no i również M4A4 Hollow, no jednak kosztuje tutaj no dosyć sporo, więc to nie jest jakby w dzisiejszym budżecie tutaj skrzynka dla nas, ale myślę, że no ten Tiger Tooth, kurczę, no brzmi kuszące, ale myślę, że możemy sobie tak, wiesz, stopniowo 2% Slotter, taka pierwsza bitewka na start. 10 skrzynek kosztuje 609 zł, mamy 2% na tą kosę, więc nie jest to jakoś mega dużo, nie jest... o proszę, patrz, podpisano, no to ładnie. No to pierwszy bot, stary, osoby, która, że tak powiem, skrzyneczką kręci. Okej, okay. No dobra, fajna ciekawostka. Lecimy sobie, 8 skrzynek jeszcze przed nami, póki co kosy nie ma, no ale tutaj... Co trafił Kałaha The Empress, więc no takie zaczęcie, no coś powiedziałbym, przeciętne. Ale to spokojnie, to się wszystko w jednej skrzynce może zmienić, tak? Tutaj jest też jeden ten Slotter dla nas i jest tak naprawdę po zawodach. Nie wiem w ogóle też ile kosztuje ten Slotter, no ale zobaczymy jak trafimy, tak? No póki co na to się nie zanosi, bo 5 skrzynek, znaczy no już 6 za nami i tak to, no dosyć średnio nam idzie, dosyć średnio nam idzie. Bym powiedział, 3 skrzynki jeszcze przed nami i dalej nie ma tutaj żadnego noża, no dla nikogo. No ale no, to nie, 180 zł. No kurczę, no jakbym, ja to jeszcze takiego kocha trafił, field tested, no to już połowa bitwy nam się zwróciła, jakbyśmy oczywiście wygrali. No ale no, tak się nie dzieje, kupiłem sobie bitwę, 10 razy te skrzynki jeszcze raz, no i zobaczymy, czy tutaj ten Slotter tak naprawdę ma jest trafiony, czy nie? No wrzućmy sobie może tego bota i samo. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No i lecimy, 10 skrzynek przed nami i liczymy oczywiście teraz na farta, tak? I liczymy oczywiście przede wszystkim na... No to 2% na tego Slottera, tak? Zobaczmy, trzecia skrzynka leci. Trzecia skrzynka nie daje niestety nic. No kurczę, nie ukrywam, że fajnie by było nadrobić tutaj troszkę te bitwy i takiego jednego, dwa takie sloterki trafić, bo kurczę, no mój taki cel na ten odcinek dzisiejszy, żeby jednak spróbować tą skrzynkę z tymi Tiger Toothami otworzyć. No Karambit Tiger Tooth to jest jednak nasz stary. To była taka moja pierwsza wymarzona kosa, taka wiesz, 2016 zaczynam grać. 2016, właśnie 17, to ja już mówię, kurczę, moje marzenie w czasie to jest mieć Tiger Tooth'a. No i to marzenie się spełniło, tak? Marzenia są po to, żeby je spełniać. Spełnię marzenia, tak. Tutaj poradnik by Kroko. No i ostatnia skrzynka jeszcze tutaj rzuciła nam Slotera, więc no o to właśnie chodzi, tak? Fajne marzenia, stary. 3 takie bitwy nam się w sumie zwróciły, dzięki takiej tutaj wygranej, więc kurczę, no jest naprawdę... Spoko, jest naprawdę spoko. Mimo tylko takiego średniego zaczęcia, to jest naprawdę w granicach tolerancji. 306 zł, 2% Tiger Tooth. Czy to jest warte teraz spróbowania? No to jest dobre pytanie. 8 skrzynek by nam zjadło... No 7 by nam zjadło pół budżetu, tak? Dobra, próbujemy. Raz się żyje, trzeba zaryzykować. Kurczę, Karambit Tiger Tooth, to jest naprawdę tak piękny nóż. Chciałbym go któregoś dnia z powrotem. Fajna tutaj w ogóle naklejka w tejże skrzyni, znaczy fajna, no nie chciałbym jej trafić, tak? Ale spoko. Zobacz, 6 skrzynek jeszcze przed nami, no taki karambicik, no to już 5 kosztuje, stary, chyba co najmniej teraz. Tak mi się wydaje. No ale zobaczymy dokładnie jak trafimy, tak? Póki co 3 skrzynki za nami, 4 jeszcze przed nami, no nie widzę tutaj póki co nic, co mogłoby nam dać nadzieję. Widziałem jeszcze Huntsmana w ogóle, że jest w tej skrzynce, no właśnie, tutaj nam mignął. 2 skrzynki jeszcze przed nami. No liczę, kurczę, że no może ta ostatnia skrzynka zaczaruje tutaj nam tą bitwę. Zobaczmy. Ostatnia szansa na Tiger Tooth'a. No niestety, no niestety się nie udało. Dobra, odpuśćmy może. Nie wiem, odpuszczamy czy nie.
kurczę, ciężka decyzja. Dobra, wrzućmy sobie z 3 luksuriosy może teraz, tak o, z pasji do życia. I wrzucamy bota, no chyba, że ktoś tutaj zdąży dołączyć. No chyba nikt nie zdąży. Losowy bot i wylosowała nam się i samo, okej. Okay. Dobra, próbujemy. 3 skrzynki luksurios. No faktorium jakieś? War. No dobra. Jakby było faktorium, to jeszcze z tej jamki bym się cieszył, no ale no nie, no te rękawice tutaj. Ostatnia skrzynia, no tutaj na nią liczymy, tak? Jest Prince Team dla nas, no tam, no nic tam to nie da. 1000 złotych i sam sobie wygrał. No i tak naprawdę mamy na ostatnim tutaj, ostatnim witewkę, tak? Na te 2% z lotery, więc wrzućmy sobie, no 10 tak samo. 10 wrzucamy i lecimy. Ostatnia bitwa, no jak tutaj nam nie zaczaruje czegoś fajnego, znaczy czegoś fajnego, tak? Tutaj z dwa nożyki spoko, jeden nam zwróci. Aha, no dobra, to teraz już chyba tylko zostaje nam trafić tego slotera tak naprawdę, nie? Zobacz, 8 skrzynek jeszcze przed nami. No jakbyśmy wylosowali tego slotera 3, bo to jest Bowie Slotter, tak? Bowie Slotter, on kosztował chyba 1400. No to mamy dwójkę wtedy z tej bitwy, tak? No tylko owa, oj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 
ale no jest potencjał stary, no to już potencjał jest na 3000 zł plus. 3000 zł w tym momencie w puli i 4 skrzynki przed nami, no żeby tutaj nic już, znaczy coś dla mnie może jeszcze spaść, tak? Powiedziałem dwa slotery dla mnie, no to jeszcze jedny bym nie pogardził, tak? To ważne, żeby Alex tutaj nie trafił nic, nawet tego Kawahady Emprise, bo wtedy jest tak zwany Lipton. Chociaż kurczę, 120 zł zapasu, to nie wiem, może to by się udało, ale dobra, no tutaj na szczęście nie będzie potrzebny taki scenariusz, bo mamy to 3000 stary i zobacz, i tak się wraca. I teraz mam tutaj plan stary. Powiedziałem, że mój taki cel na ten odcinek to jest ten Karambit Tiger. Dlatego wszystko co mam, chociaż czekaj, wrzućmy sobie jeszcze tutaj na event trochę tych naszych tokenów, bo trochę ich mam. Nie będę ukrywał, wrzucamy wszystko co mamy i dostaje mi 17 zł. Chyba właśnie tyle mniej więcej mi brakowało, ale nie czekaj, mniej więcej chyba brakowało, co się wydaje. Dobra, to zróbmy inaczej. Tylko jak tej bitwy nie wygramy, to jest lipa, tak zwana. Dlatego skrzynka Luxurious. Dobra, wrzućmy dwie, ok? Wrzućmy dwie skrzynki Luxurious. Plan jest taki, żeby to wygrać po prostu, tak? 900 zł. 1000 to jest suma łączna, w jaką celujemy, tak? Zlecimy pierwsze otwarcie, jest kosa, więc jest to na pewno profit. Zobaczmy, ostatnia skrzynia, czy jeszcze tu się coś wydarzy? No ta asimówka, szczerze, może nas pogrążyć, ale... Wow, ej, myślałem, że my to przegraliśmy już. Ale dobra, mamy to, na szczęście nam się udało. O mały włos, stary, ej, ja nie wiem, jak ja spojrzałem, czy ja źle spojrzałem, bo ja myślałem, ja byłem pewny, że ja tą bitwę przegrałem. No ale dobra, mamy to. 2% Tigertów, czyli to, co właśnie powiedziałem. I możemy sobie pozwolić nawet na troszkę więcej. Możemy pozwolić sobie na 11 skrzynek. Do tego mogę dorzucić chyba z jedną taką. No, z jedną taką 1%, więc to jest to, stary. To jest to, na co wszyscy czekali. 12 skrzynek z procentóweczką na Karambita Tigertufa. I proszę, no to się nie może nie udać. Jeden Karambit. Tylko jeden. No fik, o kurde. No jest ta procentówka na Karambita, ale no M9 też tutaj możemy niestety znaleźć, tak? I najlepsze jest to, że to nawet nie jest ten top 1 skin, na jakiego tutaj polujemy, tak? No top 1 to jest no, tutaj definitywnie właśnie ten Karambit Tiger tu. Ale no M9, 5 koła, stary, to też jest giga, naprawdę profil, jeszcze bajonet to jest Tiger tu. No zobaczmy, 2% mamy na Karambita. No i jakby jeden Karambit tutaj dla wuja spadł. Jeden, stary, i jeden, nic więcej. Jeden Karambit Tiger tu dla mnie, to jest, wydaje mi się, wygrana cała bitwa. Ale to wtedy ten Karambit chyba musi więcej kosztować niż te 5000. Tak mi się wydaje, no to chyba 6 kosztuje Tiger tu, nie? Karambicik. Szczerze nie ma pojęcia, jak to teraz wygląda, no bo zostaną 3 ostatnie skrzynki, 2 skrzynki 2% i 1 i 1%. Czy tu może się to udać, bo tutaj chciałem pierwotnie underdoga tu rzucić, ale mówię, no nie ma sens, zobaczmy, ostatnia skrzynia, ostatnia nadzieja tak zwana na zmienienie oblicza
tej bitwy, no ale właśnie, no niestety nie dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, widzimy się już jutro, dajcie znać, jakie bitewki robić, bo fajne teraz, że tak powiem, możliwości na stałe, więc dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, siema!